Witajcie, z tej strony Wogun23, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Rocket Star. Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, standardowo pamiętajcie o łapce w górę oraz o zasubskrybowaniu mojego wspaniałego kanału, który liczy już 11 subskrypcji. Wspaniały wynik, prawda? No dobra. Ja to zaczynamy na tym samym, co skończyliśmy, czyli kupujemy księżyc. Mamy 7 300 000 gwiezdnych monet, więc kupujemy stację kosmiczną na Księżycu. Fajnie wygląda niż na Ziemi. Dalsza planeta to jest? O! No się nie spodziewałam tego, że to będzie coś innego niż planeta. I dostępne są nowe badania, sprawdźmy. Gagarian jest gotowy do odblokowania, czyli jakiś nowy przewodnik. I Chris, jak pamiętacie, nas wita znowu. A cóż tam majaczy w oddali? Chyba jakiś nowy obiekt w galaktyce czeka na odkrycie. Aby dowiedzieć się, co to jest, wystrzelimy rakiety z Ziemi i Księżyca. Kto wie, co się kryje za tymi wszystkimi mgławicami. Dobra, nowość. Jako Księżyc. Lubisz naszą grę? Oczywiście kolejne ocenianie i wiecie dobrze, że to będzie prowadziło do ocenienia tej wspaniałej gry. Ja oczywiście lubię tę grę i bardzo polecam wszystkim, ale zaznaczymy, że nie, bo nie chcemy robić opinii. Wow, tego się nie spodziewałem. Bardzo ładnie to wygląda. Odblokowane nowe badania. Przejdź do centrum badań, aby sprawdzić szczegóły. No więc przechodzimy do centrum badań. O matko, no to fajne są te badania, dużo. I mamy tutaj Ziemię i tutaj Księżyc, możemy przełączyć. Dobra, widzimy nowe badania, spadaj gościu, w Chrisie. No i teraz tak, lepsze narzędzie, wydajność platformy. Kolejny wydajność platformy, wydajność dostawcy i wydajność windy. O, wydajność windy to by się przydało. Ale co, przepraszam, ile to kosztuje? 686 milionów. No to teraz nam nie stać. To teraz nas nie stać. Żebyście nie mieli wątpliwości, który to dzień. Nie grałem w tą grę, bo skończyliśmy na tym samym momencie. Dzień drugi, blokujemy 10 kosmokasy. O, w ogóle fajnie ta kasa się nazywa. Kosmokasa, no więc wspaniale. Co to? Aha. Tajemnicza bateria, no to fajnie. No dobra, przechodzimy na Księżyc. I teraz tutaj mamy do blokowania. No oczywiście hangar, standardowo, winda standardowo. No, platforma. Kupujemy załadunek. No, i tym razem to jest już dobry. To jest już dobre. Tam tutaj już nie ma wody. Tylko jest, jakie są prawdziwe zasoby. Dobra. Nie mam żadnej baterii. O, jest kosmopies. To się bardzo przyda. Obejrzę reklamę, żebyśmy zdobyli tego kosmopiesa. Pisała. No to widzimy się po reklamie. No to ja już jestem i ulepszę sobie tą wyładownię i windę. I ulepszę sobie jeszcze pierwszą platformę. Mamy 6 milionów monet. Kosmopiesa użyłem, ale to nam niewiele dało. Tu jest kolejna paczka. Tu niestety... To daje nam więcej kasy, czy mniej? Zaraz zobaczymy sobie. Księżyc. Daje nam około 3,5 tysiąca na sekundę, tak? Tak. A Ziemia daje nam... Dwa... Nie, no to bez jaj. Przecież tego to jest tak odgroma, a tam, jak pamiętacie, wow! No to ta rakieta to już jest fajna. Zróbmy sobie parę boosta, oczywiście do tej rakiety będziemy zaglądać. A no właśnie, jeszcze mam tutaj do zrobienia. Kolejną oczywiście platformę, którą też standardowo na 25 poziom ulepszamy. Tu mam paczkę, za której możemy zrobić 16 milionów. Potem tej kasy będzie więcej niż za tej paczki, dlatego nie opłaca nam się teraz. Przyspieszyliśmy sobie tym naszym Chrisem. Jego zespół cały. Z jego zespół, jakby nie było. Tutaj tego nie ulepszałem, bo tutaj za bardzo się nie opłaca. Aha, ale teraz oni więcej tego produkują. Dobra, to jednak Chris to będzie dobre rozwiązanie.
Było dobre rozwiązanie. Schyli z myśli, jak widzimy. Lecimy na księżyc, idziemy na księżyc. Tu jeszcze nie mamy naszego ten i tu musimy bardziej wspomagać ich. Moim zdaniem 20 milionów będzie z dobrą opcją na nasze egzekucje. I teraz chcę wam powiedzieć, że moja aktywność będzie trochę wzbudzona teraz. Podczas na początku 2020 roku, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, tak jakby 2020 roku, 1 stycznia, więc życzę wam, żeby wam się wiodło w 2020 roku, żeby wszystkie wam marzenia się spełniły. A teraz, o, Chris do nas mówi. Nasi naukowcy ukończyli właśnie pracę nad Centrum Wyzwań z Praszczą. No więc dobra. Centrum Wyzwań. Oto Centrum Wyzwań. Znajdziesz tutaj wszystkie dostępne wyzwania, za które możesz uzyskać nagrody. Więc nagrody są... No słabe, bo my możemy dostać tego więcej. Ale jak ukończymy 10 misji, to mamy tutaj... mega skrzynia wyzwania. No więc... tu mamy wyzwania i tu jest aktywne umiejętności liderów, no to... To takie sobie. Ale na przykład jest ulepsz dowolną stację roboczą 134 razy, trochę dużo. I zbierz przedmioty pozostawione przez naszych robotników, więc to może być nawet spoko. O! Już księżyc zaraz się zrobi. Rakieta gotowa do wystrzelenia. Więc wystrzelowujemy rakietę. Fajna jest. Ta rakieta lepsza niż tamta, ale widzicie, że się zmienił krajobraz i wszystko. Bo jesteśmy na księżycu w sumie. Dobra. Klikamy. Nie wiem, czy to będzie jakieś trudniejsze do klikania, czy łatwiejsze po pewnym czasie, ale to jest naprawdę bardzo łatwe te klikanie. Wszystko takie urozmaicenie, jak powiedziałem w poprzednim odcinku, mam nadzieję. O, no. Więc ja też gratuluję. Jeszcze 4 rakiety do wystrzelenia do stacji kosmicznej. Otwieramy sobie skrzyneczkę, no i wreszcie jest Gargarian 5 i jest razy 4 butla. Tu są jakieś w ogóle, nie wiem, taśmy liderów, ale dobra, gram dalej, kolejny, mam tutaj kolejną płytę, platformę. Ulepszamy sobie do 26 poziomu, nie wiem dlaczego tak ulepszymy, ale może być. I teraz... Ja się zastanowię nad ofertami, co my tutaj mamy ciekawego. O, mamy tutaj razy 4 jednodniowe, za 15 minut razy 30. Zagadkowy lider. Ja myślę, że w pewnym momencie sobie tutaj pozbieram na zagadkowego lidera. Bo tu już jest 100 kart tego lidera, więc... Bardzo dobrze. Słyszycie trochę... Słabo mówię, bo mam zetkę nos, bo w tym momencie jestem taki, no, powiedzmy chory. No dobra. Co my tu mamy? Idziemy na księżyc. O kurde, co się stało temu panu? Nie, myślałem, że się zbugował. Dobra. Więc wracam do was, jak będziemy mieli odpowiednią ilość kasy. No, wróciłem. Dużo monet pozbieraliśmy, ale tu jest... Chris nam mówi, że mamy zakręcić koło fortuny, więc sprawdźmy, co to jest. Oto koło fortuny. Obejrzyj film, aby zakręcić koło fortuny i zdobywać wspaniałe bonusy. O Boże, kolejny wspaniały rzecz za reklamy, ale w międzyczasie też sobie zrobiłem, że już możemy wystrzelić rakietę, więc wystrzeliwujemy. Znowu ładna rakieta. Bez żadnych zarysków, bez żadnych wad. Z księżyca już mamy coraz lepszą technologię, ale klikamy, żeby nam się naliczały pieniążki. Kosmobanknoty, czy tam jakieś kosmokasa, żeby nam się naliczała. Dobra, wspaniale. Jeszcze? Dobra, wystartowaliśmy i doleciliśmy. Druga rakieta została wysłana. I mamy kolejną
kosmoskrzynię. I kolejne 3 żetony do naszego wspaniałego Gangorodona. Szefie, drugie centrum kosmiczne ma problemy. Musimy się tam jak najszybciej dostać. Ma problemy? Aha. Oni musimy pomóc robotnikom. O! Jakaś nowa mechanika. Nie widziałem tego jeszcze. 40 milionów monet. Wow. Dzięki za sprawę interwencję, szefie. Wszyscy robotnicy mogą teraz bezpiecznie budować rakiety. Dobra, więc... Nasi wspaniali robotnicy mogą dalej się spieszyć do budowania rakiety. Trochę to potrwa. Ale myślę, że sobie tutaj poulepszamy trochę, dlatego że te platformy bardzo tanio kosztują, a musimy tutaj zebrać aż 450 milionów, więc trochę dużo. Więc wszystkie platformy sobie musimy poulepszyć na właśnie ten poziom. Do razy 10 weźmiemy. Razy 50. Dobra. O kurde. Na 77 wzięliśmy niechcący. No ale dobra. Razy 10, razy 50. Dobra. Teraz na... Ten to w ogóle na 101 wzięliśmy. Dobra, w ogóle już... winda, no właśnie. Dobra, nie starczy nam, ale na to nam starczy, na to nam starczy. Na to nam starczy i na to nam starczy. Jeszcze razy jeden za 27 milionów. Dobra. Mamy to. Mam już to wszystko polepszane i tu teraz jest 20-30 tysięcy na sekundę. Więc to się powinno tutaj tam nam ładować. Chrisem się uda. O! Wreszcie. Ulepsz dowolną stację roboczą. I to nam już się zaliczyło. 9 kosmomonet. I za 4 godzinki będziemy mieli kolejne rzeczy. No. Tu mamy w ogóle jeszcze skarbonkę. Za 12 zł to nam się zbiera. O nie, serio, teraz na Księżycu mamy to? Aha. Czy to będzie tak się ciągle ciągnęło? O, mamy kolejną wspaniałą rzecz, którą musimy ulepszać. Żeby mieć kolejnego robotnika na tej stacji. To nam szwankuje. Musimy też polepszać. Możemy... Nie... Trochę mnie z jednej strony korci taką fortunę, ale z drugiej strony to nie chcę robić tak dużo przerwy, bo to potem ten odcinek bez sensu wygląda. Dobra. Chyba ulepszymy sobie tą synchronizację windy raz. Tylko raz, żeby nie było w ogóle żadnych... szwanków. Co to jest? Wow. Dobra, za 300... To nam znikło. Serio? Dobra, nieważne, ale tam było 380 ileś kosmomonet. Jak się pojawi jeszcze raz tak, to będę musiał... wstrzymać nagrywanie. Stacja sezonów? Ale to mamy... no bo z Księżyca wystrzeliwujemy rakietę na stację kosmiczną, a dobra, jest UFO. To widzimy się za kilka sekund. Jak ja uwielbiam krótkie reklamy, za które można zdobyć fortunę. No ale dobra. Z Ziemi wystrzeliwujemy na stację sezonów, a z Księżyca na stację kosmiczną, przynajmniej tak myślę. No. Mam nadzieję, że dobrze myślę. O, to możemy sobie... A nie, to jest z Ziemi! To jest na Ziemi, kurde. Tu straciliśmy sobie milion, ale to wcale nie tak dużo. Tu za 1 bilion to możemy dopiero kupić. To w ogóle jest straszne. Dobra. Kupujemy. Dobra, mamy to. Tu podnosimy te rzeczy, bo mamy jakby nie było takie zadanie, żeby podnosić te rzeczy. Tu chyba nam już nic nie ucieknie, ale tu już jest 100 milionów. Najwięcej to na tych stacjach trzeba. Tu jest dobrze. O, to bym proponował ulepszyć jeszcze 5 poziomów. Tu im pół podało. Bieramy to. 3 biliony. To może trochę potrwać. Dobra, widzimy się za chwileczkę. No i dobra, mamy już trochę uzbierane. Ciągle ta rakieta nie jest gotowa. Nie wiem dlaczego, ale były tu problemy z windą.
Polepszałem sobie trochę tą windę. Ja się zastanawiam, czy tu czasami nie przełożyć tego lidera. Dobra, przydzielimy go. Co mam? Dobra. Przydzieliśmy tutaj Chrisa. I teraz uruchomiłem tą supermoc, dlatego że naprawdę... Tą windę musimy ulepszyć. Winda to jest... Teraz to musimy poulepszać. To wszystko też trzeba ulepszać. Dobra, wspaniale. Rakieta gotowa do wystrzelenia, więc wystrzeliwujemy. No, ja jestem gotowy do startu, no. Szykowałem się. To było gdzieś tak 10 minut. 10 minut, to trwało długo. Zawsze to trwało... mniej. Dobra, muszę naciskać, a nie gadać, bo będzie żywy, jestem mamusem. Jeszcze. Dobra, wystartowali. Jeszcze dwie rakiety, co? Coś myślę, że nie dolecimy w tym odcinku na tą planetę kolejną, dlatego że na pewno to będzie bardzo, ale to bardzo ciężkie. Do Chrisa znowu. Trochę słabo. Pójdziemy do sklepu. Może coś tu będzie. Za ile był ten zagadkowy idę? Za 350. To trochę dużo. No więc... Nawet... Dosyć dużo. Ale chwila, czy... Zagadkowy lider to nie jest Chris? Spójrzcie na... tylko na niego. Coś się pali. Na ziemi. Dobra. Szumuj 1 bilion monet. O kurde. To fajnie. Tak się zagadałem, że uruchomiłem kosmopsa. Mam nadzieję, że YouTube mi nie usunie tego odcinka. A no tak, jeszcze musimy wodę kupić. Dobra, wystrzeliwujemy. Chyba 5. czy 6. rakietę. 5. chyba. Na ziemi oczywiście, bo na księżycu to dopiero 2 zostały wystrzelone. Czy tam 3. No ale klikamy. Moim zdaniem ta rakieta leci jakoś za prosto. No dobra, już krzywiej leci trochę. Idźmy dalej. Serio? Oni na takim... Najpierw mówi, że czują turbulencję, a potem nagle mówi, zobaczmy sobie kawusie. No oczywiście. Ej, co? To też leci na stacji kosmiczną. Ciekawe. Misja zasobów ukończona. Pokażę ci teraz, jak odbierać nagrody. Chwila, ja wiem, jak odbierać nagrody. Przecież mi przed chwilą pokazywałaś. No dobra. Misję odbierz. Mam, że żetony nagród. Więc wspaniale. A teraz... Ja jeszcze też na Chris mówi. To jest żeton rozwoju służący do ulepszenia umiejętności liderów. Chodź ze mną. Dobra. Bierzemy Chrisa dane. Liderzy mogą podnosić swoje kompetencje dzięki żetonom rozwoju. Zdecyduj, kiedy ulepszyć moje umiejętności. Czy to są jego umiejętności? Co by tu lepszyć? No takim jest. Robotnicy przetwarzają więcej demand niż wynika z wartości przewożonego ładunku. Nie, moim zdaniem sobie potem to zrobimy. O, wreszcie tu jest... Drużynowi są. A nie, to jest jego drużyna na tym. Na tym statku. Jaka jest jego drużyna? Więc fajnie. Jak zobaczymy sobie na niego, mamy dane. To jest jego drużyna. On ma fajniejszą drużynę, mi się wydaje. Fajniej ludzie wyglądają. Tego... Nie mogę zapomnieć ciągle jego nazwy. On się nazywa... Nie wiem jak, ale nie będziemy tego sprawdzać. Co wszyscy liderzy. Pan Kurczak nawet jest, pan Robot. I pan Kosmita. Dobrze. I no to w takim razie... Musimy się zabierać do...
To już trochę za długo trwa moim zdaniem ten odcinek, nikt nie będzie chciał go oglądać. Więc... myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Jeszcze tylko jedną rakietę musimy wystrzelić, żeby odblokować. Tą to wspaniałą bazę kosmiczną. Stację kosmiczną. Spodziewam sobie jeszcze tę umiejętność. I kończymy ten zacny, jaki męczący odcinek.